Praca zespołowa. Przyglądałeś się swoim stopom? Nie są zbyt urodziwe, prawda? Ale czy myślałeś, jak trudno byłoby radzić sobie bez nich? Prawie każdy z nas jest częścią jakiegoś zespołu, jakiejś grupy, w ten czy w inny sposób. Rodzina, praca, drużyna sportowa. Mam przywilej pracować z grupą kilku osób w Fundacji Głos Ewangelii. Każdy jest inny i każdy jest ważny w tym, czym się zajmujemy. Jednak różnym talentom towarzyszą różne słabości. Taka jest rzeczywistość. W ciągu minionych lat uczyłem się czegoś ważnego i wciąż się tego uczę. Różnorodność mocnych cech ludzi wokół nas jest Bożym błogosławieństwem. Bez nich nie bylibyśmy w stanie robić tego, co robimy. Ale różnorodność słabych cech ludzi wokół nas jest dla nas również Bożym błogosławieństwem. Bez tego nie nauczylibyśmy się ich kochać.